Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest dziesiąty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Przez kolejne 365 dni czytamy Pismo Święte, aby poznać jego treść, ale również aby zrozumieć samych siebie i świat, w którym żyjemy. Bo Biblia opowiada nie tylko o Bogu, ale również o mnie i o Tobie. Na początku pomódmy się słowami Psalmu IV. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Mężowie, dokąd chwała moja będzie w pogardzie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę. Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam. Zadrżyjcie i nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję. Wielu powiada, któż nam ukaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego zbioru pszenicy i młodego wina. Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo tylko Ty, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Uwrażliwiałem już państwa na imiona biblijne. Za chwilę usłyszymy historię związaną z narodzinami dwóch braci, bliźniaków, Ezawa i Jakuba. Autor biblijny wyjaśnia nam ich imiona. Ezaw można przetłumaczyć jako owłosiony, ale to określenie zdaje się być wtórne do jego pierwotnego imienia Edom, czyli Czerwony. Od jego imienia bierze nazwę pokolenie Edomitów i zamieszkiwana przez nich kraina Edomu. Drugi syn ma na imię Jakub, co oznacza piętę. A dlaczego? Tego dowiemy się za chwilę. Przeczytajmy fragment Księgi Rodzaju, rozdziały 25 i 26. Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. Ona to urodziła mu Zimrana, Joksana, Medana, Midiana, Jizbaka i Szuacha. Joksan był ojcem Saby i Dedana. Synami zaś Dedana byli Ashurim, Letusim i Leumim synowie Midiana, Efa, Efer, Henoch, Abida i Elda. Ci wszyscy byli potomkami Ketury. Abraham całą swą majątność oddał Izaakowi. Synów zaś, których miał z rząd drugorzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód. A gdy Abraham dożył lat 175, Zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia i połączył się ze swoimi przodkami. Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Socharachityty, w pobliżu Mamre. Na tym polu, które nabył Abraham od potomków Heta, został on pochowany obok swej żony Sary. Po śmierci Abrahama, Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszkał w pobliżu studni Lachajroi. Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary. Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków. Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar. Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy miejscowości, w których oni przebywali lub się osiedlili. Dwunastu naczelników ich szczepów. A Izmael mając 137 lat doszedł do kresu swego życia. Umarł i połączył się ze swoimi przodkami. Mieszkał od Hawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszuru. Osiedlili się tam, jeden szczep naprzeciw drugiego, gotowi do napaści. Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela. Aramejczyka z Paddan Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, pomyślała, jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia? Poszła więc zapytać o to pana, a pan jej powiedział. Dwa narody są w Twym łonie. Dwa odrębne ludy wyjdą z Twych wnętrzności. Jeden będzie silniejszy od drugiego. Starszy będzie sługą młodszego. Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn, czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem. Nazwano go więc Ezaw. Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa zapięte. Dano mu przeto imię Jakub. Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili. A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. Izaak kochał Ezawa, bo lubił potrawy z upolowanej zwierzyny. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaf, bardzo znużony, i rzekł do Jakuba Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony. Dlatego nazwano go Edom. Jakub odpowiedział Odstąp mi najpierw twój przywilej pierworodztwa, rzekł Ezaf, skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworodztwie. Na to Jakub Zaraz mi przysięgnij. Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworodstwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaf zlekceważył przywilej pierworodstwa. Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei, po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. Ukazał mu się bowiem pan i rzekł: Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu Abrahamowi. Że rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa, dlatego że Abraham był mi posłuszny, przestrzegał tego, co mu poleciłem moich nakazów, praw i pouczeń. Tak więc Izaak zamieszkał w Gerarze. A kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę, odpowiedział: Jest ona moją siostrą. Bał się bowiem mówić: To moja żona, gdyż myślał sobie: Jeszcze gotowi mnie zabić, z powodu Rebeki. Była ona bowiem bardzo piękna. Gdy tak mieszkał tam już dłuższy czas, Pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule do Rebeki jako do żony. Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł: Przecież to jest twoja żona. Dlaczego mówiłeś, jest ona moją siostrą? Odpowiedział mu Izaak: Mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia. A na to Abimelek. Czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy obciążyłbyś nas winą. Abimelek wydał więc wszystkim swym poddanym takie rozporządzenie: Ktokolwiek się tknie tego człowieka lub jego żony, z pewnością poniesie śmierć. Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu. Gdyż Pan mu pobłogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiego majątku. Miał liczne stada drobnego i większego bydła oraz wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które niegdyś wykopali słudzy jego ojca, Abrahama. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka, Odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy niż my. Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł. I zaczął oczyszczać studnie, które niegdyś wykopano za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali. I przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnie, natrafili na bijące źródło, pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili, To dla nas ta woda. Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się z nim o nią. Potem wykopali inną studnię i znów powstał o nią spór, to też dał jej nazwę Sitna. Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O tę studnię już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rechobot, mówiąc: Teraz dał nam pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju. Potem wyruszył Izaak do Berszeby er i zaraz pierwszej nocy ukazał mu się pan i rzekł: ja jestem bogiem twego ojca, Abrahama. Nie lękaj się, bo ja będę z tobą. I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo, przez wzgląd na sługę mego Abrahama. Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnie. Potem przybyli z geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka, oraz dowódca wojska Pikol. Izaak rzekł do nich: Czemu przybywacie do mnie? Przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić. Oni zaś odpowiedzieli: Widząc, że Pan jest z Tobą, postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między Tobą a Nami, umowa. Chcemy z Tobą zawrzeć przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy Ciebie, wyświadczając Ci tylko dobro i pozwoliliśmy Ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi. Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili. Nazajutrz rano złożyli sobie nawzajem przysięgę, po czym Izaak ich pożegnał i rozstali się w zgodzie. A gdy tego dnia słudzy Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, mówiąc, znaleźliśmy wodę, nazwał on te studnie Sibea. Dlatego to miasto nosi po dziś dzień nazwę Berzeba. Gdy Ezaf miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jechudit, córkę hittyty Beriego oraz bosmat, córkę hittyty elona. Były one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki. Za chwilę przeczytamy drugą część trzeciego rozdziału Ewangelii według św. Jana, werset od 22 do 36. Będzie to świadectwo świętego Jana Chrzciciela na temat Jezusa. To bardzo ważny tekst w kontekście uznania Bóstwa w Chrystusie. Posłuchajmy Go z uwagą. Potem Jezus i uczniowie jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. Potem powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo. Teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem mesjaszem. Ale zostałem przed Nim posłany. Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha Go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba by On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, Należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Jeśli słowo Boże w Tobie rezonuje, to podziel się tym z nami i napisz komentarz pod tym filmikiem. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro do podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.